Mam na imię Kara. Nazywam się Connor. Mam na imię Markus. Oto nasza historia. Cześć, ja się nazywam Pater i witam was w kolejnym odcinku z Detroit Become Human. I sobie tutaj zobaczymy naszą przygodę. Zobaczymy jak... mamy tutaj... Co my tutaj mamy za zadanie? Znajdź pomoc, sprawdź podwórze. Witaj. No, siema. Chcę zobaczyć się z Rose. Jest tutaj? Czego od niej chcesz? Muszę z nią porozmawiać. Nie chcę z tobą gadać. Odejdź. Proszę, muszę się z nią zobaczyć. O, jest. Co mogę dla ciebie zrobić? Podobno możesz nam pomóc. Pomóc? Pomóc, tak. Chodźcie. Okej. Okay. Pomówmy lepiej w środku. Będzie bezpieczniej. Oni na pierwszy rzut oka wydają się na bardzo... Musimy być ostrożni. W razie czego uciekniemy stąd, okej? W porządku. Po ostatnich emocjach... Po ostatnich emocjach... Nie będę ufał tak łatwo. Ostatnio nocowaliśmy na dworze. Jest wycieńczona. No. Na piętrze jest wolny pokój. Połóż ją do łóżka, a ja przyniosę coś na zęb. Adam, pokażesz im drogę? Okej. Okay. Zobaczymy. Jak tutaj wszystko się okaże. Czy oni są faktycznie sympatyczni? Czy jednak niekoniecznie? Ale musimy zaufać. Musimy zaufać chociażby z tego względu, że no poniekąd nie mamy wyjścia. Wow. Jak to ładnie. Naprawdę ładnie tu. Musimy im zaufać. Otul, czyli przykryj. Dam radę, Kara. Nie zatrzymujmy się dla mnie. Musimy przejść przez granicę. Musisz odpocząć. Wyśpij się, a jutro wyruszymy w dalszą drogę. Czemu ludzie nas nienawidzą? Nie zrobiliśmy nic złego. Ludzie są... Skomplikowani? Co lubisz, ale zrobiłam sławne na cały świat spaghetti Rose. Od razu poszedłeś na nogi. To coś na gorączkę. Dziękuję. No, wydaje się taka sympatyczna kobieta. Musisz coś w końcu zjeść. Nie zjadłeś niczego, odkąd uciekłyśmy. Obiecaj, że spróbujesz. Jestem na dole, gdybyś mnie potrzebowała. Okej, teraz przed nami konkretna rozmowa.
Dobra. On w sumie też nie jest taki zły. Jest bardzo, bardzo fajny. Jak na Androida oczywiście. A przed nami konkretna. Jestem Kara. To mój syn Adam. Ja jestem Rose, ale to już wiesz. No. Chodź, Kara, siadaj. Usiądź. Ciężka i bardzo trudna sytuacja. Sprowadza tu defekta i małe dziecko w takim mróz? Szczerość. Uciekliśmy razem. Zrozumiałam, że jej życie jest dla mnie ważniejsze niż moje. Musiałam ją chronić. Więc uciekłyśmy. Rozumiem. Nie wiem. Dlaczego nam pomagasz? Ludzie nienawidzą androidów. Ludziom mojej rasy wmawiano, że ich życie nie ma wartości. Niektórym udało się przetrwać tylko dzięki bezinteresownej pomocy innych. Mieszkasz tu sama z synem. Mój mąż zmarł 2 lata temu. Adam i ja jakoś dajemy sobie radę. Musimy! Sprzedajemy je na targu. Nie ma z tego kokosów, ale przynajmniej nie przymieramy głodem. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Alice nie przeżyłaby kolejnej nocy na dworze. Staram się pomagać w miarę możliwości. Dobra. Wrzucasz androidy przez granicę. Możesz nam pomóc? Jedyna droga wiedzie przez rzekę, a w zimie wszystko zamarza. Raczej nie będzie. Nie będzie łatwo. A po przemowie tego androida w telewizji zrobiło się nerwowo. Będzie bezpieczniej, jeśli zostaniecie tu, dopóki ten szum nie ucichnie. Nie możemy się dalej ukrywać. Alice musi mieć normalne, bezpieczne życie. O nie, kąt masz rację. Przez te granice. Nieważne jak. Proszę. Musisz nam pomóc. Please. Rose, chodź szybko. Co się stało? Halo? Co się dzieje? Mary. Wyłączyła się. Ojej. Uciekliśmy razem. Planowaliśmy, co będziemy robić, kiedy przekroczymy granicę. Kochałem ją. Kochałem ją najbardziej na świecie. Co ja bez niej zrobię? Skliwie się robi, strasznie skliwie. Bardzo tak smutno. Zostawmy ich. Ciężko cokolwiek powiedzieć. Z drugiej strony, ciężko jest mi cośkolwiek powiedzieć, ale z drugiej strony ma to być nawiązanie do nas, do ludzi, w sensie takim, że my umieramy, androidy z czasem też. Nie chciała już siedzieć w swoim pokoju. W porządku, Kara? No.
Nie po tym, co zrobiły dziś defekty. To zbyt ryzykowne. Wiesz, co będzie, kiedy policja ich tu znajdzie? Pójdziemy siedzieć, mamo. Rozumiesz to? No. Adam. Weź. Rozmawialiśmy. Nie. Tym razem nie odpuszczę. Zniszczysz nam życie i to dla kogo? Dla kilku maszyn? To nie maszyny. Oni żyją. Ja żyję. Ty żyjesz. A oni nic nie znaczą. To wszystko na pewno by się nie wydarzyło, gdyby żył tata. Nie będziemy rozmawiać. Wspomnieć o... Nie pójdę do paki przez to, że chcesz pomagać tym czubkom. Wystarczy, Adam. Wystarczy. Będę pomagać, czy tobie się to podoba, czy nie. Mi ciężko tego słuchać. Ale to dobry chłopak. Zobaczę, czy dam radę pomóc wam dziś z przejściem. Okej? Okay? Zostańcie, niedługo wrócę. Dobra. Zobaczmy, co w tej telewizji. Mieszkańcy Detroit pozostają w szoku po ataku androidów na wieżę Stratford. Maszyny zarejestrowały i wyemitowały na ekranach w całym mieście nagranie, które można opisać jako listę żądań. Nadal nie wiadomo, czy ataki są skutkiem wadliwego działań androidów, czy stoi za nimi jakaś organizacja. CyberLife nie komentuje na razie tych doniesień, ale spodziewamy się wkrótce nowych informacji. Nie chcesz tego słuchać, widzę. Sytuacja jest ciężka. Jak mam sprawdzić, co jest u Alice? A, tu jest mało. Jestem ciekaw, czy Kanada. Coś wiesz, ale nie chcesz mi powiedzieć. Myślałam, że nie mamy przed sobą tajemnic. Jeśli ci powiem, przestaniesz mnie kochać. Alice. Dobrze wiesz, że to nieprawda. Nie chcesz, nie mów, ale warto by było powiedzieć, o co jej chodzi. Policja! To policja! Co my zrobimy? Wiedzą, że tu jesteśmy. Musimy im otworzyć. Dobry wieczór. Przepraszam za najście. Dostaliśmy zgłoszenie o androidach w okolicy. Przez tę aferę z defektami lepiej zachować ostrożność. Chciałbym zadać pani kilka pytań. No dobra, wal. Mogę wejść? Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Żeby on się nie wysypał. Może napiję się pan kawy? Bardzo chętnie. Czy działo się tu ostatnio coś niecodziennego? Jacyś niezapowiedziani goście? Nie. Niczego nie zauważyłam. Rób kawę. Jest jeszcze moja córka. Właśnie śpi na górze. Macie tu jakieś androidy? Nie. Nie, nie ma tu żadnych androidów. Kawa zrobiona. Skąd ta niebieska krew?
myślałem, że nie macie tutaj androidów. Mieliśmy jednego. Powinnam uprzątnąć tę szafę. Zajrzy? Pipon! Masz jeszcze jakieś pytania? Chyba żadnych. Dobra. Jeszcze coś? Jak się nazywasz, synu? Adam. Nazywam się Adam. Wszystko w porządku, Adam? Te androidy. On pada z nóg. Przez cały dzień pracował w ogrodzie. Wiesz może cokolwiek o defektach? Widziałeś jakieś? Nie. Nic nie widziałem. Jeden ślad jest jakiś. Pora. Dziękuję za kawę. Miłego wieczoru. Czy w domu jest ktoś jeszcze? To nasz pies. Lubi spać w pralni. Przepraszam za zamieszanie. Dobranoc, pani. Dobranoc, Adam. Z psem wyszło. Z psem była dziesiątka. Oh, jak się bałem. Pojechał. Już dobrze, Alice. Nic nam nie grozi. To Rose. Przygotujcie się. Okej. Szefowo. Pociąg o północy. Jakoś tam poszło. Naciskaliśmy masę kitu. I widocznie ten kit zadziałał. Media huczą naszej transmisji. Ludzie już wiedzą. Ta cała transmisja była błędem. Oni nie będą z nami negocjować. Było pokazać, że jesteśmy gotowi do walki. Przemoc to nie rozwiązanie. Dokładnie. Nie rozmawiać, ludzie na pewno nas wysłuchają. Może nie wszyscy, ale większość. Simon zapłacił swoim życiem. Simon oddał życie za naszą sprawę. Co to za różnica? To bohater. Zginął w imię rewolucji i nie będzie jedyny. Nie chcę rewolucji z przelewem krwi. To żyj jak niewolnik. Jeśli nie chcesz walczyć o swoją wolność, to może na nią nie zasługujesz. Dosyć tego! Dobra. No i co teraz zrobimy? Nie wiem, co teraz zrobimy, ale to będzie ciężka sytuacja. W całym Detroit działa 5 sklepów Cyberlife. Sprzedają nas jak zwykłe towary. Zaatakujemy te sklepy i uwolnimy naszych braci. Atakować sklepy? Nigdy tego nie robiliśmy, na pewno są chronione. Mają zabezpieczenie. Stworzymy 5 grup, po jednym. Złamiemy zabezpieczenia i wejdziemy. Równocześnie, o 2 rano, bez przemocy.
Uwolnimy naszych i zwiejemy, zanim zjawi się policja. Zapamiętamy tę noc na długo. Dokładnie. Znajdź sklep Cyberlife. Czekałam na to od bardzo dawna. Ja się ludziom tutaj nie dziwię, że oni są sceptycznie nastawieni na androidy, bo po pierwsze, firma produkująca androidy no stworzyła taki świat, że przez to mamy tak jakby to nazwać brak pracy jako ludzie. Musimy uważać. Mamy brak pracy. Mamy drugą opcję taką, że świat przejmują androidy i ludzie na dobrą sprawę nie są potrzebni. Do niektórych tylko rzeczy na dobrą sprawę wykorzystują ludzi. Nawet ludzie zwykli uprawiają seks z androidami, więc do tego też nawet ludzie nie są potrzebni. Już niedługo poznają prawdę. Wyciągnijmy ich. Trzymamy się planu. Wyłączymy alarmy i zajmiemy teren. Zaczynamy dokładnie za 10 minut. Na co czekamy? Zabezpiecz teren. Analizuj. Widzisz system alarmowy? Coś tam widzę. A tego nie chciałem. Chciałem alarm. Widzę. Kamery, na pewno. Mam go. No dobra. Możesz? Dron obserwacyjny. Trzeba się go pozbyć. Ciężko będzie go sięgnąć. Łaj tam. Nie takie rzeczy się działało. Czyli na dobrą sprawę. Cały sklep. Symuluj. No to będzie głupie. Tu. Za daleko, więc lecimy dalej. Teraz tu. I tu możemy stąd. Stąd raczej odpada, bo alarmy się włączą, więc została nam ostatnia opcja. I to będzie stąd. Więc róbmy to. Teraz tak, wyłącz alarm sklepowy, rozejrzyj się, przechwyć drona. Kurde. Tu musimy jakoś wejść na tą górę. Jesteśmy od nich lepsi, a to oni nami rządzą. To się wkrótce zmieni. Dokładnie. Uwolnić androidy! A tak serio, to w życiu bym nie chciał, żeby uwolnili androidy. Sorry. Dobra. Nie wiem, jak uwolnić tego dronika.
Czekajcie. Musimy jeszcze raz zerknąć. No. Gdzie jest nasz android? Analizuj. To są androidy, więc możemy tutaj wejść. Teraz przyłożę rękę do jednego, do drugiego. Nawróć. Okej, okay. Teraz co my tu możemy zrobić? Czerwony, niebieski? Tnij, dziadu! Okej, okay. Powinno być okej. Okay. Teraz druga opcja. Ten głupi. Tak. Mamy tutaj, tutaj, tutaj. Dajesz. Tu. Nie. Więc. Tu. Troszkę wyżej. No i dobra. To będzie to. To będzie to na stówę. No sorry, nie chciałem. Klawisze mi się jak zwykle pomyliły. Zbliżają się. Widzisz coś? Nie. Tak, co my tu mamy? Dobra, tyle wiemy. Okej. Tu mamy antenę. Dobra. Centrala, wzywam patrol 975. Centrala, tu patrol 975.
Dostaliśmy zgłoszenie o włamaniu na teren magazynu na Jefferson i Walker. Jefferson i Walker? To dość daleko. Poza naszą strefą. Przykro mi, wszystkie inne patrole są na akcjach. Musicie jechać. Przyjęłam zgłoszenie, już jedziemy. Jednak się udało. O, najpierw wyzywała, teraz, no dobra. Włamujemy się do sklepu. Jeden kierunek pójdzie jak z płatka. Markus! Markus, chodź zobacz! Co jest? Ciebie też. Okej. I do przodu. Droga zablokowana. Co jeszcze nam zostało? Dostać się do sklepu. I jak niby chcesz to zrobić? Normalnie. Witrynę ciężarówką. Że jak? Niedaleko jest budowa, na pewno coś tam znajdziemy. Gdzie ta budowa jest, chłopie? To nie tu? A tu? To też nie. Gdzie ta budowa jest? A może weźmy to? Cyber Life. A nie można tak normalnie wejść? 6 minut mamy, ponad 6 minut. Lipa. Markus, musimy poszukać ciężarówki. No. Tylko gdzie ona jest? No tu mamy tą budowę, tak? Tu. Znajdź ciężarówkę. Oh god damn it. No jest, tylko jak do niej się dostać? Nawrócę tych wszystkich. Jesteś wolny. Będę nie wejdę, nie? Jakbyś pomogła? Kłódkę rozwal, Nuna.
Teraz będzie skok życia. Skok wiary, jak w Asasynie. Mamy ciężarówkę. I jedziemy. To rozwalimy w sumie. Tnij. Biegnij, Markus. Zostało 5 minut, Markus. Jak się nie wyrobimy, zwijamy się stąd. Wiem, naprawdę robię co mogę. Pora narobić troszeczkę hałasu. R2. A, ja tym nie kieruję. Okej. Ja tylko jadę. Gaz do przodu i reszta mnie nie interesuje. Wiedziałam, że będzie dobra zabawa. Let's go! Ulala! Jak pięknie się rozbryznęło. Przecudownie. Dobra, jeszcze przebudzimy te androidy i to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że to będzie finish, jak to mówią. Jeszcze jedno zostało. A to co? Ach, chrę z nią. Dziwna jakaś taka. Wszystkich tutaj jeszcze obudź. Każ im wracać do Jerycha. Już chyba wszyscy, co? Nie, jeszcze. Jeszcze tutaj grupka. Przemów do nich. Słuchajcie teraz. Parmazon. A teraz jestem nawrócony. Przedmiotem stworzonym do posłuszeństwa. Ale w końcu postanowiłem otworzyć oczy i przemówić. I zdecydować, kim pragnę być. Przyszedłem tu, by powiedzieć, że wy też możecie być wolni. Że podobnie jak ja możecie zrzucić okowy posłuszeństwa. Od tego momentu możecie chodzić z wysoko uniesioną głową. I stać się panami swojego losu. Jerycho jest miejscem dla tych z nas, którzy pragną wolności. Możecie tu oczywiście zostać i dalej im służyć. Albo dołączyć do nas. Do Jerycha. Podjąć wspólną walkę. Jesteście wolni. Decyzja należy do was. Wow. Głębokie. Przyjaźń.
i podziw w Jericho. Markus, co ty robisz? Zostawiam ludziom wiadomość. Przekaz ludziom, jasny przekaz, albo pacyfizm, albo przemoc. Gdzie ja mam iść? Jakie ekrany? Jakie ekrany? Czekają na twoje polecenia, Markus. Pokaż, co mają robić. Być wolnym. Bez sensu to jest auto przesuwać. Ale jak chcecie. Nie chciałbym, żeby byli źli, w tym sensie. Odmień Capitol Park. No nic. Odmów. Bardzo chcę, żeby nas zrozumieli, ale nie zamierzam wszczynać wojny. Nie posłuchają, jeśli nie będą się bali. Nie będą mieli wyboru. Ja nie chcę przemocy. Może taką. Nie chcę, żeby to była agresja. Więc jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. To okej. Teraz. To spadamy. Jeszcze tutaj. Zadanie wykonane, Markus. Jesteśmy w drodze do Jericha. Dlaczego nic nie zrobiłeś? Mieliśmy jedyną szansę, żeby coś im przekazać, a ty stałeś jak jebany kołek. A, ty! Lalunia! Musimy iść. Jest nasz Markus. Dobra, to by było na tyle. Bo już i tak bardzo długi ten odcinek. Jeżeli wam się spodobało, to standardowo łapka, subik, dzwoneczek i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hejka!